Cześć. Ostatnio w internecie na jednym z zagranicznych kanałów trafiłem na całkiem ciekawe wyzwanie związane z pompkami. Stwierdziłem, że sprawdzę, bo sama idea jest bardzo ciekawa. Cała zabawa polega na tym, że mamy do wykonania pompkę. Tylko jedno powtórzenie, ale są dość specyficzne i dość trudne ograniczenia. Ponieważ chodzi o to, żeby przez minutę schodzić w dół, a następnie przez minutę wychodzić do góry. Czyli wykonujemy jedno powtórzenie, które trwa aż 2 minuty. Przyznam Wam szczerze, że jeszcze nigdy tego nie próbowałem. Nie wiem, jak mi wyjdzie. W razie czego po prostu z tego materiału wyjdzie jedna wielka klapa. Ale to, do czego zachęcam, to żebyście sami też spróbowali, jak skończycie oglądać ten materiał. Sprawdźcie, czy dacie radę, bo to zajmie tylko 2 minuty i wszystko będzie jasne. A tymczasem bierzmy się do roboty. Wykonując to ćwiczenie, pamiętajcie o prawidłowej technice, bo jakość jest najważniejsza. No dobra, zaczynamy zabawę. Minuta w dół, później powoli minuta do góry. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Odpalam stoper i jedziemy. Sekund, a mi już ciężko. Trzeba będzie dłuższą pauzę zrobić w dole. No to pauza, siedzimy do końca. Do minut. Nie dotykamy. Jeszcze te 3 sekundy, które opóźnienie i powoli do góry. Wow, jakie to jest trudne. Chyba nawet bym sobie tego nie zaliczył. Bo nie wyprostowałem rąk. Teraz wasza kolej. Zdziwiłem się. Obejrzałem sobie teraz nagranie z mojego wykonania, no i nie zaliczam tego. Nie wyprostowałem łokci do końca. No i tym sposobem niby takie proste ćwiczenie, niby takie proste wyzwanie, a go nie zrobiłem. No i teraz tak, nikomu o tym nie powiedziałem, że to będę robił. W zasadzie mógłbym po prostu tego nie opublikować i nie było sprawy. Ale stwierdziłem, że opublikuję. Myślę, że to też będzie fajne, że pokażę Wam, że po prostu no tak jest. Spróbowałem, nie wyszło, zdarza się. No i trzeba teraz trenować dalej, a za jakiś czas sprawdzić się ponownie i zobaczyć, czy już jestem lepszy. Więc teraz zachęcam Was, żebyście zrobili to samo, żebyście sprawdzili także siebie, czy wydacie radę, bo jest to trudniejsze, niż mogłoby się wydawać.